Podsumowując, Hatiu nie jest może typowym starciem wydanym w systemie średniowiecznym. Nie mamy tutaj bowiem takiego klasytypowego podziału, że stoją dwie armie naprzeciwko siebie, każda ma swoje lewe, prawe skrzydło i centrum. Natomiast z racji tego, jaką bitwę przedstawia i jak ją pokazuje, to wydaje mi się całkiem fajnym materiałem. I jeżeli ktoś chciałby właśnie zagrać w trochę inną bitwę niż na przykład Grunwald czy Kosowe Pole, które były, można powiedzieć, takimi bardziej konwencjonalnymi bitwami średniowiecznymi, to wydaje mi się, że jest ona niezłym rozwiązaniem, a od strony czysto technicznej jest ona wydana wyraźnie ładniej niż wcześniejsze gry wydane w tym systemie. Witam. Przywykło się uważać, że bitwa pod Hattiyu jest bitwą, która pogrzebała jakiekolwiek szanse krzyżowców na utrzymanie się w Ziemi Świętej i pozostaje największą klęską wojsk chrześcijańskich w dziejach krucjat. Oczywiście w przyszłości krzyżowcy mieli ponieść niejedną klęskę. Wystarczy wspomnieć choćby może nawet równie katastrofalne jak ta pod Nikopolis czy pod Warną. Jednakże to tak naprawdę klęska pod Hattin okazała się gwoździem do trumny panowania chrześcijańskiego w Ziemi Świętej. Zagładzie uległa tam bowiem praktycznie cała armia, jaką wystawiło Królestwo Jerozolimskie. Do niewoli dostali się praktycznie wszyscy ważniejsi możni, zaś twierdze i miasta, które wystawiły wojska biorące udział w tej bitwie, pozostały bez obrony, co umożliwiło następnie Saladynowi zajęcie ich bez większego wysiłku. Przywykło się uważać ponadto, że Hattin jest bitwą, w której zatriumfowała ostatecznie lepsza taktyka wodza wojsk muzułmańskich, czyli Saladyna, nad tradycyjną taktyką wojsk europejskich. Jest w tym sporo prawdy, bo ile trzeba pamiętać, że pod względem wojskowym Europejczycy wciąż jeszcze mieli pewną przewagę nad muzułmanami, aż przewaga ta cały czas już malała, na pewno nie była ona taka jak w okresie pierwszej krucjaty, to tym, co ostatecznie zadecydowało o triumfie muzułmanów pod Hattin, była przede wszystkim lepsza taktyka, konsekwentnie stosowana przez cały okres bitwy, która zakładała, że nie należy od samego początku dążyć do walnego starcia, w którym należycie mogłoby się pokazać ciężkie rycerstwo europejskie, ale stopniowo szarpać, osłabiać przeciwnika i wybrać moment bitwy takim, który pozwoli do maksimum wykorzystać skuteczność wojsk muzułmańskich, czyli przede wszystkim ich szybkość, manewrowość, możliwość prowadzenia ostrzału. Wszystko to sprawdziło się idealnie. Oczywiście, nie bez znaczenia prawdopodobnie, były także kwestie dowódców. Saladyn, chociaż przywykło się uważać go nie bez kozery za zdolnego wodza, nie był kimś, kto by wygrywał każdą bitwę, jaką w życiu wygrał, czy każdą kampanię. Jego podstawową, można powiedzieć, nawet umiejętnością było to, że potrafił zjednoczyć wszystkich muzułmanów z okolicy i stworzyć z nich jedną silną i spójną armię. Póki na tronie jerozolimskim zasiadał król Balwin, zwany później królem trędowatym, to tak łatwo Saladynowi nie było. Balwinowi udawało się nawet wygrywać bitwy z Saladynem i trzymać go na dystans. Jednakże sytuacja Balwina pogarszała się gwałtownie wraz z rozwojem jego choroby, zaś jego syn, który objął jego tron, był na tyle chorowity i słaby, że posiedział na nim zaledwie jeden rok. Jego następcą został Gwidon z Lusignan, którego Saladyn, można powiedzieć, w pewnym sensie znał i uważał za osobę dużo słabszą od jego poprzednika. W związku z czym uznał to za dobrą okazję, aby ostatecznie rozstrzygnąć całą kampanię i w czerwcu 1187 roku rozpoczął wojnę. Co ciekawe, sprowokowaną zresztą przez samych chrześcijan atakami na karawany muzułmańskie. Wojna rozpoczęła się marszem i oblężeniem Tyberiady, znajdującej się mniej więcej 15-20 km od głównego obozu wojsk chrześcijańskich. Tyberiada, broniona co ciekawe przez żonę jednego z najważniejszych możnych państwa jerozolimskiego, Rajmunda z Trypolisu,
broniła się skutecznie, natomiast Gwidon chciał jak najszybciej pójść na pomoc oblężonemu miastu. Ironią jest to, że tym, kto najmocniej się tego sprzeciwiał, był właśnie Rajmund, który uważał, że ważniejsze od utrzymania jednej twierdzy jest los całego królestwa. Natomiast zdawał sobie doskonale sprawę, że zebrana w pośpiechu, duża i liczna, bo mająca prawie 20 tysięcy żołnierzy armia chrześcijańska, nie ma dość zapasów, nie jest przygotowana do wyczerpującego, intensywnego marszu przez teren, na którym nie będzie w stanie zdobyć zapasów wody. Niemniej charakter króla przeważył, w związku z czym całe wojsko ruszyło w kierunku Tyberiady. I tu można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z początkiem dramatu, ponieważ Europejczycy maszerując w bardzo upalnym słońcu, mieliśmy w końcu, był to początek lipca. U nas wiadomo, jak jest w lipcu, a możecie to sobie wyobrazić, jak to wyglądało na Bliskim Wschodzie. W związku z czym bardzo szybko pojawiły się problemy z zaopatrzeniem tak dużej masy wojska w wodę. Wykorzystywali to także muzułmanie, którzy cały czas prowadzili ataki. Nie były to ataki, które by mogły złamać szyk wojsk chrześcijańskich. Były one bez większego problemu odrzucane, natomiast, co istotne, zmuszały całe wojsko do utrzymywania szyku bojowego, co w oczywisty sposób spowalniało jego marsz, a co jeszcze gorsze, być może, zmuszało cały czas wojsko do maszerowania w zbrojach, w hełmach itd. A teraz załóżcie sobie na łeb hełm, załóżcie na siebie zbroję i maszerujcie w 30 stopniach po piachu. Powodzenia. Nic zatem dziwnego, że po całym dniu takiego marszu wojsko chrześcijańskie było wyczerpane. Król doszedł do wniosku, że chyba coś tu jednak nie gra i postanowił kontynuować marsz w kierunku Hattin, aby tam, jak zakładano, zdobyć wodę. Pech chciał, że Saladyn przewidział to rozwiązanie. Jego wojska zamknęły drogę na Hattin, a co więcej, jego lekkie jednostki cały czas kontynuowały nękanie wojsk chrześcijańskich, co sprawiło, że nawet nocą, która oczywiście była chłodniejsza, chrześcijanie musieli cały czas pozostawać w szyku bojowym, co nie tylko uniemożliwiało im odpoczynek, ale także oczywiście sprawiało, że zwiększał się stres, nerwy i wszystko, co z tym związane. Kiedy następnego dnia, 4 lipca, wojska chrześcijańskie stanęły naprzeciwko głównych sił muzułmańskich, były już znacząco osłabione, chociaż nawet nie poniosły dużych strat liczebnych, to skutek tego, co działo się poprzedniego dnia i nocy, pozostawał nie do przecenienia. Doszło do bitwy, podczas której, można powiedzieć, każdy z trzech wodzów chrześcijańskich działał nieco po swojemu. Badian z Ibelinu, dowodzący można powiedzieć, tylną częścią kolumny chrześcijańskiej, rozumiejąc, że sytuacja jest bardzo trudna, wyprowadził część swoich wojsk z jeszcze nie z całkowitego oblężenia i zdołał je ocalić. Motyw ten został bardzo mocno zmieniony. Zresztą, jeżeli ktoś z Was widział film Królestwo Niebieskie z Orlando Bloomem, gdzie głównym bohaterem jest zresztą Balian z Ibelinu, to motyw ten został tam pokazany całkowicie inaczej. Tam Balian praktycznie nie bierze w ogóle udziału w starciu, tymczasem w rzeczywistości wziął w nim udział i na dodatek, jak powiedziałem, zdołał ocalić część swoich wojsk. Główny trzon ciężkozbrojnego rycerstwa pod dowództwem Rejmunda z Trypolisu ruszył do szarży na muzułmanów, jednakże muzułmanie, świadomi tego, co się szykuje, po prostu przepuścili ciężkozbrojne rycerstwo, które przejechało i zostawiło trzon wojsk chrześcijańskich składających się z piechoty. Teraz muzułmanie mogli już w spokoju zamknąć oblężenie i stopniowo niszczyć zmęczonych, wyczerpanych i atakowanych ze wszystkich stron chrześcijan. Nie było to proste, dodajmy. Bitwa ta trwała cały dzień i przyniosła duże straty obu stronom. Niemniej sytuacja taktyczna była taka, że bitwa mogła skończyć się tylko w jeden możliwy sposób. Wojsko chrześcijańskie uległo całkowitej zagładzie, poza tymi częściami, które zdołały się wycofać wcześniej. Do niewoli dostali się praktycznie wszyscy możni chrześcijańscy. Co ciekawe, większość z nich została potraktowana dobrze. Saladyn nie bez kozery doczekał się w relacjach europejskich opinii władcy cywilizowanego,
Natomiast jedynym wyjątkiem byli templariusze, których wymordowano w 99,9%. Jedynym, który ocalał, był co ciekawe wielki mistrz templariuszy, którego podejrzewa się z racji tego także o to, że od samego początku współpracował z Saladynem i był jednym z tych, którzy doprowadzili po części właśnie do klęski pod Hattiną. Klęska ta stała się rzeczywiście w kulturze europejskiej symbolem, przez wiele lat była wspominana, pojawiała się w rozlicznych książkach, grach, a jedną z takich pozycji jest gra Hattin 1187, wydana przez wydawnictwo Taktyka i Strategia w ramach jego systemu średniowiecznego. Gra ta ukazała się w 2020 roku i jest jedną z kilku gier wydanych w tym systemie poświęconych walkom wojsk chrześcijańskich z muzułmanami. Że wystarczy wspomnieć o takich grach jak Kosowe Pole, Warna czy Kulikowe Pole, które również ukazały się w tym systemie. Hattin nieco różni się od nich z racji tego, że jest to pierwsza z tego typu gier, która rozgrywa się w Palestynie. I przedstawia właśnie to konkretne starcie, tyle że przedstawia je w sposób trochę inny niż trzy poprzednie gry o tej tematyce, ponieważ przedstawia tą bitwę w postaci dwóch scenariuszy, każdy poświęcony jednemu dniu walk i ideałem jest, kiedy można je rozegrać jeden po drugim, uwzględniając na przykład straty z pierwszego i poziom morale z pierwszego w dniu następnym. Uważam, że to jest optymalne rozwiązanie, ponieważ rzeczywiście każdy z graczy może przyjąć, wybrać sobie taktykę, jaką chce przyjąć. Jeżeli chodzi o początkowe rozstawienie, to wojska chrześcijańskie rozstawiane są wokół tych trzech pól, będących punktami startowymi dla każdego z wozów chrześcijańskich. Natomiast muzułmanie startują, można powiedzieć, niejako dookoła nich. Każdy gracz może nie ma pewną swobodę w rozstawieniu, limitowaną właśnie przez dostępność, przez heksy startowe, przy czym nieco większa jest ona w przypadku muzułmanów, co niejako oddaje ich przewagę taktyczną, wynikającą z tego, że to oni decydowali, gdzie będzie stoczona bitwa, na jakich warunkach, co oczywiście pozwalało im przyjąć rozstawienie takie, jakie byłoby dla nich wygodne. I o tym też może zdecydować gracz. Natomiast żeby nie było, że gracz chrześcijański nie ma tutaj żadnych wyborów, tylko stoi i się bije. Tak naprawdę od gracza chrześcijańskiego sporo zależy w kontekście zwycięstwa, ponieważ gracz chrześcijański otrzymuje punkty zwycięstwa w zależności od tego, którą stroną planszy jego oddziały będą ją opuszczać. Najwięcej punktów zwycięstwa otrzyma za każdą jednostkę, która wycofa się przez wschodnią krawędź planszy, nieco mniej za jednostki, które wycofają się przez północną krawędź planszy, a najmniej za te, które wycofają się przez zachodnią krawędź planszy. Więc tak naprawdę gracz chrześcijański ma wybór i tyle, że powinien go właściwie konsekwentnie realizować tak długo, jak tylko się da. Natomiast nie jest, można powiedzieć, związany jedną przyjętą taktyką. To mi się podoba w tej grze. Bo często jest tak, że po prostu punkty są przydzielane automatycznie za jedną konkretną rzecz. Tutaj natomiast gracz chrześcijański sam wybiera, czy chce bardziej ryzykować, przebijać się na zachód, co oznacza walkę z właściwie całymi siłami muzułmańskimi i liczyć na zdobycie tej maksymalnej ilości punktów zwycięstwa, czy też raczej bardziej bezpiecznie przebijać się na wschód, przepraszam, na zachód, co z kolei będzie łatwiejsze, ale przyniesie dużo mniej punktów zwycięstwa i sprawi, że być może nie zdobędzie ich dość dużo, aby odnieść sukces. Najgorszą dla chrześcijan opcją jest to, aby po prostu poruszali się zbyt powoli. Ich wojsko zgrupowane jest w dużą kolumnę, składającą się także w sporej części z dość powolnej piechoty. Piechota tutaj ma tylko 3 punkty ruchu w większości, co dość mocno ogranicza jej swobodę manewru, a przez fakt, że ciągle jest atakowana przez muzułmanów, no łatwo się domyśleć, czym to się wiąże. Plansza, uważam, jest jedną z najładniejszych, jakie ukazały się w systemie strategicznym. Myślę, że kiedy się patrzy na nią z góry, to ładnie to widać. Są tutaj zaznaczone dość wyraźnie różnice wysokości, które w tym systemie także odgrywają dosyć dużą rolę, jeżeli chodzi o ruch, o impet ataku kawalerii i tak dalej. Wszystkie tabelki znalazły się na planszy, co mi się też podoba, bo nie trzeba
nawet sięgać do instrukcji, wszystko mamy, można powiedzieć, niejako pod ręką. Jeżeli ktoś miał do czynienia wcześniej z tym systemem, to zauważy, że na przykład tory zmęczenia uległy pewnej modyfikacji wynikającej z tego, że no, chrześcijanie byli tutaj w gorszym położeniu, w związku z czym ich poziom zmęczenia wynosi 8, zaś możliwość dostępnych rozproszonych oddziałów to tylko 4. W przypadku muzułmanów rzecz wygląda inaczej, bo dla nich tory rozproszenia ma 5, a tory zmęczenia 10 pól. Krótko mówiąc, zasady ich nieco premiują. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi scenariuszami, to w drugim scenariuszu poświęconym finałowej części walki dochodzi dodatkowa zasada związana z pożarami, ponieważ gracz dowodzący muzułmanami może w niektórych miejscach na planszy umieścić żetony pożarów, które dodatkowo pogarszają sytuację chrześcijan. Gra, jak powiedziałem, posiada dwa scenariusze. Natomiast jeżeli chodzi o żetony, to uważam, że akurat w tym systemie, podobnie jak w systemie Husaria, chyba najlepiej sprawdzają się te duże, grube żetony TIS-u. Ponieważ oba systemy nie są systemami mocno stosogennymi, takie jak na przykład WB95 czy B35, które jednak bardzo mocno premiują stosy, tak tutaj tego nie mamy. Tak więc pod tym względem wygląda to dużo ładniej. Podoba mi się fakt, i moim zdaniem zostało to ładnie zrobione, że każda formacja występująca w tej grze jest zaznaczona tak, że łatwo je odróżnić. W przypadku chrześcijan są to odcienie żetonów oraz herby na nich, natomiast w przypadku muzułmanów są to herby oraz kolory jednostek. W związku z czym bardzo ładnie i czytelnie widać, kto jest kim i gdzie, kim poruszamy, bo pamiętajmy, że w tym systemie ma to spory wpływ, gdyż ruch jednostek z jednej formacji powoduje, że rośnie poziom zmęczenia tejże formacji. Żetony, jak powiedziałem, są całkiem ładne. Nie wiem, czy dobrze widać, może ewentualnie kilka wyjmę, bo myślę, że to będzie. Był to czas, kiedy TIS robił jeszcze żetony lakierowane. Wyglądają one całkiem estetycznie, natomiast no, mają ten feler, że jeżeli macie planszę pod oknem, tak jak ja, albo lampkę nad nią do rozgrywek wieczorno-nocnych, to wtedy światło lubi się od nich odbijać, co niestety przekłada się na czasem właśnie takie refleksy świetlne. Problematyczne, zwłaszcza jeżeli na przykład chcecie nagrywać grę lub robić zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o żetony, to nie mam pretensji, są zrobione elegancko. A jak powiedziałem, w tej grze rzadko kiedy mamy do czynienia ze stosami większymi niż dwa żetony na jednym polu. No bo najczęściej jest to jedna jednostka albo jedna jednostka i żeton impetu w przypadku jednostek kawaleryjskich, więc nie mamy tego, żebyśmy regularnie poruszali stosami po 4-3 jednostki, tak jak to się w innych grach często zdarza. I wtedy dzięki temu te grube żetony wypadają tutaj naprawdę dobrze. Jeżeli miałbym wskazać na wady tej gry, to myślę, że taką podstawową jest to, iż rozstawienie jest niejako bardzo mocno powiązane z początkiem. Zwłaszcza dotyczy to chrześcijan. Jeżeli muzułmanie mają tę pewną swobodę w rozstawieniu swoich wojsk, tak muzułmanie, tak, przepraszam, chrześcijanie są, można powiedzieć, rozstawiani praktycznie tak samo w każdej rozgrywce. Gracz chrześcijański ma stosunkowo niewielką swobodę. Być może przydałby się tu jeszcze jeden scenariusz alternatywny, który dawałby chrześcijanom nieco większą swobodę w rozstawieniu swoich wojsk. Być może wtedy gra by mogła być jeszcze ciekawsza, bo gracz chrześcijański mógłby przyjąć jakąś inną taktykę. No ale to by było, można już powiedzieć, mocno ahistoryczne, ponieważ formacje europejskie, jeżeli chodzi o średniowiecze były jednak dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o to, kto jak, w jakim kierunku, w jaki sposób prowadzi marsz. Więc trudno tutaj byłoby rzeczywiście o jakąś dużo większą swobodę. Niemniej wydaje mi się, że mogłoby to być ciekawym rozwiązaniem.
W grze stosunkowo niewiele mamy do czynienia z ciężką kawaleją. Dysponują nią wyłącznie frankowie, którzy mają trochę kawalerii z tarczami o wartości 2. Natomiast w przypadku muzułmanów jest to głównie kawaleria o wartości 1 oraz, co stanowi dla nich pewną przewagę, sporo konnych łuczników, którzy pozwalają, mogą prowadzić ostrzał z dystansu w stosunku do wroga. Gra jest rzeźnicka, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Z moich doświadczeń z nią wynika, że da się chrześcijanami wygrać, ale wymaga to często właśnie prowadzenia bardzo zdecydowanych działań ryzykanckich i niekiedy na przykład pozostawienia całej piechoty i łuczników na pastwę muzułmanów i skupienia swojej jazdy i przebijaniu się maksymalnie, zwłaszcza na początku, kiedy chrześcijanie mogą wykorzystać w pełni impet swojej jazdy, bo później, kiedy walka robi się nieco bardziej gęsta, to jest to wyraźnie trudniejsze. Natomiast na samym początku chrześcijanie mają pewne szanse na odniesienie zwycięstwa. Nie mogę powiedzieć, że one spadają z każdą turą, bo to już naprawdę bardzo mocno zależy. Grałem w tę grę chyba ze 4 razy, bo pamiętam, że sprawdzałem w moich zapiskach, to chyba 4 rozgrywki mam pełne w Hatim. I 3 zwycięstwa muzułmańskie były, jedno chrześcijańskie, przez czego 2 zwycięstwa takie muzułmańskie bardzo duże, jedno na granicy i jedno chrześcijańskie średnie. Więc można powiedzieć, da się tu wygrać, ale tak jak w historii, mamy pewien przechył na rzecz muzułmanów. Jeżeli chodzi o gry systemu średniowiecznego, to wydaje mi się, że gra ta prezentuje się nieźle. Nie grałem we wszystkie te gry z tego systemu, więc nie mogę porównywać całości, ale wydaje mi się, że jak na całość gier wydanych w tym systemie, to Hatim prezentuje się nieźle. Można postawić jej zarzut, że przedstawia tylko jedną bitwę. Może trochę szkoda, że nie zdecydowano się na przedstawienie jakichś innych bitew z tego okresu, które miały miejsce. Na przykład dorzucenie jakiejś mniejszej bitwy, co już nieco później było dla TIS-u normą, natomiast w systemie średniowiecznym raczej jeszcze nie było to zbyt często stosowane, bodaj jak do tej pory chyba tylko Bannock Burn miało opcję, że dostawaliśmy aż 3 różne bitwy w jednej grze. Zwykle w tym systemie mieliśmy układ jedna gra, jedna bitwa.